Hej, witajcie w nowym, poświątecznym wydaniu Video News. Przez ostatni okres nazbierało się sporo ciekawych informacji, a my wybraliśmy z nich, specjalnie dla Was, te najbardziej interesujące. Dzisiaj m.in. plotki na temat Samsunga Galaxy S6, kim jest polski gracz, ceny biletów na IM 2015, a w ciekawostce tłumaczenie rozmów głosowych w locie. Zapraszam! Wyniki sprzedaży Samsunga Galaxy S5 nie są dla koreańskiego producenta zadowalające, dlatego też szykuje on działania, które mają tę sytuację zmienić. Do tej pory Samsung prezentował flagowe modele prawie dokładnie co roku, ale tym razem będzie nieco inaczej. Już niedługo powinniśmy spodziewać się pojawienia modelu Galaxy S6 i uwaga, Galaxy S6 Edge, a plotki donoszą, że zakrzywione w tym przypadku mają być obydwie krawędzie ekranu smartfona. Premiera ma rzekomo odbyć się już w styczniu podczas CES 2015. Zastanawialiście się kiedyś, czy PlayStation Plus i Xbox Live Gold się opłacają? Ile faktycznie można zaoszczędzić, decydując się na subskrypcję? Push Square wyliczyło i podało, ile trzeba by było wydać na gry PS4, PS3 i PS Vita, które w mijającym roku otrzymaliśmy w ramach programu PlayStation Plus, gdyby kupować je osobno. To aż $1,349.29. Zestawiając to z rocznym abonamentem w wysokości $50, okazuje się, że miesięcznie za $9,99 dostajemy gry warte $112.44. Średnia ocen gier dostępnych w ramach PS Plus wynosi 79%. W przypadku Microsoftowego Golda sprawa wygląda zgoła inaczej. Oficjalna cena rocznego abonamentu wynosi aż $60, choć w rzeczywistości i w sklepach internetowych można go kupić znacznie taniej od PS Plus. Niemniej jednak w ramach tej ceny dostajemy gry za zaledwie $584.67, chociaż średnia ocen jest podobna, 78,3%. Warto też nadmienić, że Microsoft nie ma swojej konsolki przenośnej, a Xbox One nie był brany pod uwagę w programie aż do czerwca. A jak Wy uważacie, która oferta jest bardziej atrakcyjna? Wiecie, kim jest polski gracz? Czy to aby na pewno banda gimbusów, która siedzi non-stop przed komputerem i nie radzi sobie w szkole? Otóż rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Grupa Ipsos na zlecenie firmy Zafire przeprowadziła jak dotąd największe w Polsce badania, w których ankiety wypełniło 79 543 graczy. Jak się okazuje, przeciętny gracz to osoba młoda w wieku 16-24, najczęściej wolny mężczyzna z dużego miasta. 71% tych osób uczy się lub studiuje, przy średniej ocen około 4.0. Co ciekawe, wskaźnik osób z wyższym wykształceniem jest wyższy wśród graczy niż u ogółu Polaków. 21-27%. To akurat nic dziwnego, bo dyplom dzisiaj można zdobyć znacznie łatwiej niż kiedyś. Według ankietowanych gry są bardzo pomocne w nauce, szczególnie języków obcych. 99% graczy umie posługiwać się obcą mową. Co trzeci pytany jest aktywnie zawodowo. Najczęściej wskazywano na pracownika biurowego lub administracji, specjalistę i menadżera średniego szczebla. Blisko połowa graczy zarabia miesięcznie więcej niż 2400 zł netto. Przeszło 70% graczy w ostatnim roku przeczytało książkę. Częściej wybierają się też do kina, teatru czy muzeum. Z badania grupy Ipsos wynika, że aż 85% graczy uprawia sport dla przyjemności, szczególnie piłkę nożną i jazdę na rowerze. Większość osób jest zadowolona z życia, a 86% ankietowanych dobrze ocenia relacje rodzinne. Gracze mają także więcej przyjaciół niż ogół Polaków. Średnio 8,9 na osobę w porównaniu do 6,4, choć nie wiadomo, czy brane były pod uwagę znajomości tylko internetowe. W Polsce dominującą platformą są oczywiście pecety. Taką odpowiedź wybrało aż 92% graczy. Połowa ankietowanych gra też na urządzeniu mobilnym, a co trzeci na konsoli stacjonarnej. Średnio grają 21 godzin tygodniowo, większość codziennie lub prawie codziennie. Najbardziej lubiane gatunki to strzelanki, RPG oraz gry akcji. Zaskoczeni? Firma Huawei rusza z ofensywą na rynku mobilnym. Niedawno Chińczycy zaprezentowali model Honor 6 Plus. Na pokładzie znalazł się autorski 8-rdzeniowy procesor Kirin 925 z grafiką Mali T628 MP4 i 3 GB pamięci RAM. Największą zaletą mają być jednak kamery. Do dyspozycji użytkownika oddano ich aż 3. Dwa okazy montowane z tyłu mają działać podobnie do tych znanych z HTC One M8. Huawei ten patent rzekomo znacznie dopracowało, co ma objawiać się w zdjęciach o rozdzielczości 13 megapikseli i łapaniem ostrości w zaledwie 0,1 sekundy. Sprzedaż ruszy na razie tylko w Chinach. Ceny rozpoczynać się będą od $323.
Rockstar Games do GTA Online dorzuca nową zawartość. Najnowsza aktualizacja wprowadzi do gry napady. Od zapowiedzi tego dodatku minęło już sporo czasu, ale dopiero teraz podano oficjalną datę premiery tego rozszerzenia. Początek przyszłego roku. Producent postarał się o napady w 5 rodzajach, na które składać się ma ponad 20 misji gwarantujących około 20 godzin zabawy. Rozgrywka przeznaczona będzie dla maksymalnie 4-osobowych zespołów, a każdy z członków posiadać musi minimum 12 poziom doświadczenia. Napady zawitają na wszystkie platformy, na których dostępne jest GTA 5. Ostatnio na rynku pojawiło się dużo gier wyścigowych, w tym tytułów ekskluzywnych. Teraz przyjrzyjmy się bliżej Drive Club i Forza Horizon 2. To dwaj bezpośredni rywale reprezentujący dwa wrogie obozy PlayStation 4 i Xbox One. Najwięcej szczegółów zawierają zazwyczaj elementy złych warunków atmosferycznych i to właśnie na tej płaszczyźnie zdecydowano się sprawdzić obie produkcje. Która gra wygląda lepiej? Ocencie sami. Specyfikacja Sony Xperia Z4, jeśli wierzyć przeciekom, jest już praktycznie znana w całości. Na nieszczęście Sony w związku z wykradnięciem scenariusza 24 odsłony filmu o przygodach Jamesa Bonda najprawdopodobniej poznaliśmy i wygląd tego smartfona. W sieci pojawiły się fragmenty wiadomości e-mail, jakie wymieniali między sobą Michael Linton, CEO Sony Pictures Entertainment oraz George Leon, wiceprezes marketingu Sony. Związane były one z negocjacjami na temat pojawienia się Xperia Z4 w najnowszym filmie z agentem 007 o tytule Spectre. Xperia Z4 będzie najprawdopodobniej zaprezentowana już na CES 2015. Tegoroczny finał Ligi Intel Extreme Masters w Katowicach odwiedziło 73 tysiące osób, a ponad 10 milionów fanów obejrzało rozgrywki na Twitchu. W przyszłym roku z tego powodu impreza zostanie powiększona o kolejną przestrzeń targową, nazwaną Intel ESL Expo Katowice, której przestrzeń wynosić będzie 8000 m². W dniach 13-15 marca 2015 wstęp na Intel Extreme Masters oraz Intel ESL Expo będzie darmowy, lecz organizatorzy sprzedają także bilety wczesnego wstępu, umożliwiające priorytetowe wejście. Przyszłoroczny IM będzie rozszerzony o dodatkowy dzień, 12 marca, który zarezerwowany będzie dla mediów i biznesu. Wtedy odbędą się liczne konferencje. Również w tym przypadku oferowane są jednak bilety i dodatkowe karnety premium z gwarantowanym miejscem i zestawem prezentów, czyli coś na wzór VIP Day'a PGA. Ceny biletów znajdziecie w rozwinięciu wideo newsa, link w opisie. Na Twitterze wyciekła prawdopodobna specyfikacja HTC One M9. Smartfon ma zostać wyposażony w 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, 64-bitowy procesor Qualcomm Snapdragon 810, 3 GB pamięci RAM, 3 kamery, 27 megapiksela, 13 megapikseli i 4 megapiksele UltraPixel. LTE w wersji Cat 6, akumulator 2840 mAh, a całość będzie działała pod kontrolą systemu Google Android 5.0 z nakładką Sense 7.0. Oficjalnej prezentacji należy spodziewać się w marcu lub kwietniu przyszłego roku. W dzisiejszej ciekawostce interesująca informacja dla użytkowników Skype'a. Ekipa rozwijająca ten program pracuje nad tłumaczeniem rozmów w czasie rzeczywistym. Do fazy testów dostęp otrzymały osoby, które wcześniej wyraziły zainteresowanie na specjalnej stronie i są wyposażone w komputer lub urządzenie przenośne z systemem Windows 8.1. Na razie Skype Translator działa tylko z angielskim i hiszpańskim. Na filmie widać, jak wersja preview działa w praktyce. Mimo że jest sporo błędów, to i tak całość robi wrażenie. Narzędzie wykorzystuje uczenie maszynowe, co oznacza, że im częściej z niego korzystamy, tym dokładniejsze się staje. To wszystko w tym odcinku Video News. Ja z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie podziękować za uwagę i życzyć szczęśliwego nowego roku i szampańskiej zabawy sylwestrowej. A tymczasem zapraszam Was jeszcze do skomentowania tego odcinka, załapkowania go w górę i sprawdzenia innych naszych filmów oraz testów, artykułów i newsów na stronie www.videotesty.pl. Wpadnijcie także na nasz profil na Facebooku. To tyle z mojej strony, żegnam się z Wami gorąco, trzymajcie się, pa pa!